Dzisiejszym gościem jest Sylwia Wyszyńska. Sylwia prowadzi kanał na YouTube, Jeśli kochasz Grecję. Witam cię, Sylwio. Witam Bogusiu z gorących Aten. Powiedz, co cię skłoniło do wyjazdu do Grecji i ile lat mieszkasz już tam? Wiesz co, idzie mi 18 rok, czyli już pełnoletność w Grecji pomału osiągnę. Generalnie to chyba Grecja to mnie wybrała, wiesz, bo generalnie mi się bardzo marzyło południe, bo ja jestem zmarzlut, ja strasznie marzłam w Polsce. I tak właśnie miałam taką ideę, że właśnie na południe, ale tak myślałam o Hiszpanii, właśnie tak Hiszpania mi się bardziej w sumie podobała, ale właśnie nie miałam gdzie się tam zaczepić, a tak na ślepo właśnie nie chciałam jechać, bałam się troszeczkę. No ale właśnie jedna moja koleżanka przyjechała tutaj do Grecji i był taki czas, że właśnie była w Polsce bardzo taka ciężka zima, naprawdę ten śnieg, ten mróz cały czas i był tak, że był już kwiecień, już te takie pierwsze promienie tego słońca. Ja mówię, och, jak pięknie, no w końcu przyszła ta wiosna. Jak ja zobaczyłam na drugi dzień, że zaczyna padać śnieg, no to ja się po prostu popłakałam. I piszę do tej mojej koleżanki, ja mówię, nie, ja już nie, ja już tego dłużej nie wytrzymam. A było tak, że mieszkaliśmy w takim dużym domu i ten dom ciężko było ogrzać. I węgiel nam się już skończył, już mieliśmy taką nadzieję, że właśnie, że będzie to już słońce, to ciepełko i że nie będziemy musieli dokupywać tego węgla. I właśnie piszę do tej mojej koleżanki, o co chodzi, że taka właśnie jestem z tego powodu strasznie, no, strasznie wkurzona, że tak powiem. A ona mi pisze, mówi, no słuchaj, mówi, no, ja siedzę na werandzie w krótkim rękawku, jest słoneczko, ciepełko, mówię, kurczę, jak ty masz się fajnie, jak pięknie mieszkać w ciepłym kraju. Ona mówi, no to dawaj do mnie. No i tutaj właśnie taka myśl mi zaświeciła, no Grecja też jest fajnie, też jest ciepło. Generalnie nie miałam czego w Polsce zostawiać. Z pracą ja zawsze miałam dobrze, wiadomo, pracę sobie zawsze gdzieś tam znalazłam. Także wtedy, jak wyjeżdżałam z Polski, to miałam dosyć fajnie, bo miałam z koleżanką pracownię plastyczną, florystyczną. Robiłyśmy kompozycje kwiatowe i do tego jeszcze pracowałam w kwiaciarni. Także, ale nie przekładało to się na finanse, także było trochę kiepsko z tymi finansami, także musiałam kombinować. Związek miałam też taki lekko toksyczny, bym powiedziała bardzo delikatnie, więc stwierdziłam, no co? Ona mówi, no to ja przyjadę tutaj za chyba miesiąc, przyjechała kwiecień, nie, więcej, bo ja jakoś w lipcu jechałam do Grecji, także ona przyjechała w lipcu na 2 tygodnie i mówi, jak chcesz, to mówi, to wracaj ze mną. I po prostu w ciągu 3 dni spakowałam się i pojechałam. Zostawiłam wszystko biegu. A Sylwia, jak widziałam na Facebooku, to wyszłaś za mąż za Greka. Jak wygląda wasze małżeństwo polsko-greckie? Ja ci powiem tak, trafił mi się wspaniały facet. Ja z Konstantyną jesteśmy 14 lat. No ja nie miałam szczęścia do facetów, naprawdę miałam takiego pecha, że ho, ho. No ten mój Konstantinos, on tak, mówi się, że Grecy to są lenie. Mój akurat jest, nie powiedziałabym, że jest leniwy, on jest pracoholikiem, on jest workoholikiem, jest z zawodu, jest informatykiem i on po prostu od rana do wieczora siedzi naprawdę, no, zarabia. Nie mogę powiedzieć, że nie wiem, coś zostaje na mojej głowie w żadnym wypadku. No, szanuje mnie, nigdy nie wiem, nie uderzył, nie popchnął. Oni właśnie to, co jak ja zawsze mówię, to, co mają Grecy, to oni krzyczą. Ja się długo nie umiałam przyzwyczaić właśnie do takiego krzyków ciągłych, bo oni właśnie nie mówią tego krzyczą. Właśnie od nich wzięłam właśnie tą gestykulację, że ja też muszę sobie pogestykulować, właśnie i krzyczą, i gestykulują. Przy tym, jak na przykład nie znasz greckiego i widzisz dwóch Greków na ulicy, którzy krzyczą na siebie i gestykulują, machają do siebie rękami, myślisz sobie, o kurczę, zaraz się wezmą za łby, że coś z tego będzie takiego złego, a oni po prostu tak mówią. Ja się długo nie umiałam do tego przyzwyczaić, a szczególnie mówię, Boże, kurde mać, chłopie, przestań krzyczeć, ja mówię, bo już mnie uszy puchną. Właśnie on krzyczy. Ale ja się też nauczyłam krzyczeć. Nie ma tak, teraz jesteśmy południowym małżeństwem. Kiedyś to tak mało mówiłam, obrażałam się, ale teraz ja też krzyczę.
Południowe małżeństwo. I tak właśnie mają ci Grecy, że oni właśnie nakrzyczą, 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 5 minut spokoju i później z powrotem się kochamy, nie? No, także... A jak zapytam z ciekawości, dzieci macie? Nie, nie mamy. Nie mamy. 2 lata temu złożyliśmy o adopcję dokumenty, no i czekamy. A jak wygląda w Grecji adopcja? Ja ci powiem tak, no myśmy długo się starali. 7 razy robiliśmy in vitro, 4 razy się udało, no ale niestety straciliśmy dzieci. I właśnie już jak robiliśmy ostatnie in vitro, już te dokumenty żeśmy wszystkie próbowali złożyć. I to jest tak, bardzo dużo dokumentów jest potrzebne, bo jeszcze ja z Polski musiałam wszystko wyciągnąć. Czy jesteś karany, czy miałeś jakąś sprawę w sądzie, czy jesteś winny komuś pieniądze, czy miałeś w sądzie sprawę o zadłużenie, czy masz czystą kartotekę, wszystkie twoje billingi z kont, ile zarabiasz, co masz, czego nie masz, naprawdę 0,5 kilo dokumentów trzeba było złożyć, a to jeszcze nie wszystko. Bo po złożeniu tych dokumentów, żeśmy czekali, aż stwierdzą, że jest, a jeszcze badania lekarskie, musieliśmy iść do psychiatry, całe nasze ciało i w ogóle wszystkie prześwietlenia, badania krwi i tak dalej, no było tego strasznie dużo. No i najpierw jedna pani urzędnik właśnie wzięła nasze te dokumenty. Musieliśmy to wysłać online, założyć sobie konto na Enenet, wysłać to online. I po tym, po rozpatrzeniu tych naszych dokumentów, przydzielono nam panią taką kurator, z którą byliśmy 3 miesiące. Ona nas tak jak gdyby przesłuchiwała osobno, zadawała nam różne takie pytania, na przykład co zrobisz, jeśli twoje dziecko powie ci, nie możesz mi rozkazywać, bo ty nie jesteś moją matką. No ja na przykład powiedziałam, no ja bym się chciał, ja bym się starała się tą ułagodzić, jakąś tą sytuację, powiedzieć, no dobrze, ja nie jestem twoją mamą, ale ja cię kocham jak prawdziwa mama i tak dalej. Ona powiedziała, nie, masz powiedzieć, jestem twoją matką, czy się to podoba, czy nie, i masz sprzątać swój pokój, żeby właśnie, że mówi tak, inaczej mówi, to dziecko będzie tobą rządzić, będzie ci cały czas robić taki szantaż emocjonalny. Właśnie, że tutaj trzeba powiedzieć temu dziecku bardzo wyraźnie, jestem twoją matką i koniec. Znaczy, no, takie na przykład rzeczy nam mówiła pani. No i właśnie po tych 3 miesiącach, pani była u nas w domu, zobaczcie, jak mieszkamy i w ogóle, i po tych 3 miesiącach ona musiała wydać o nas opinię, czy się nadajemy na rodziców, czy nie. Oczywiście wydała nam, musieliśmy poczekać chyba 3 miesiące na tą opinię, zanim ta pani nam ją wydała. Później z tą opinią musieliśmy czekać, aż dadzą nam coś takiego jak kurs. Na to, że jeszcze będziemy mieć kurs, taki w sumie 6-tygodniowy. Dla rodzin zastępczych? Dla rodzin adopcyjnych. Aha. Inaczej, inny jest kurs dla rodzin zastępczych, a inny jest dla adopcyjnych. No i właśnie po tym kursie zostaliśmy zapisani na listę, no i czekamy na telefon. A powiedz, jak w ogóle wasze wesele wyglądało? To było w stylu greckim, wesele? Tak, było w stylu greckim. Miałam taką bardzo fajną sytuację, bo moja teściowa, ona pracowała w jednej restauracji, takiej bardzo ładnej restauracji, która znajdowała się na Zabio, czyli niedaleko właśnie tych centrum Aten, w tych ruinach, ona tak, no tam jak masz to twoje zdjęcie, troszeczkę na dole, bardziej na dole i właśnie tam w tych ruinach takich mieliśmy to wesele na zewnątrz, w takim pięknym ogrodzie. Nie mieliśmy, bo teraz ja ci powiem, że jeśli chodzi o te takie greckie wesela, gdzie jest 4000 osób, gdzie wszyscy w ogóle bawią się. Tyle mieliście osób? Nie, 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 nie. Właśnie teraz ja ci mówię, że teraz są modne przyjęcia weselne. Czyli na takie 20 osób, na 20 osób właśnie tak wyglądało nasze wesele. Aczkolwiek na Krecie jeszcze jest to praktykowane, że
jest właśnie zapraszana cała wioska, wszyscy znajomi i tak dalej. Zabija się cztery barany, pięć kóz, leje się raki, wino i tak dalej. I oni w sumie nawet fajnie robią, bo w tym momencie ci młodzi są już urządzeni na resztę życia. Jak oni dostają te pieniądze, właśnie zwykle te pieniądze się daje, także oni już mogą spłacać zaliczkę na mieszkanie, już są urządzeni do połowy mieszkania, mają ze swojego ślubu. W każdym razie nasze było przyjęcie weselne. Bardzo dużo ludzi właśnie robi przyjęcie weselne, nie ten. A ze względu na to, bo żeśmy brali też ślub cywilny, nie braliśmy kościelnego, bo jestem katoliczką, a Kostas prawosławny, nie? Znaczy można było to w jakiś sposób ugryźć, że tak powiem. Mówiliśmy, że może kiedyś sobie zrobimy ślub kościelny, ale jak na razie żeśmy zrobili tylko cywilny. A powiedz, jakie dania podawali na tym weselu? Wiesz co, myśmy mieli owoce morza, bo my uwielbiamy owoce morza. Mieliśmy grillowane rzeczy. Oczywiście oni do wszystkiego dają batatę z furno, czyli kartofle z piekarnika, ale one są z ziołami, w cytrynie i tak dalej. Czy tam ten chleb czosnkowy. Oczywiście na weselach się nie pije się właśnie wódki czy takich ciężkich alkoholi, się pije wino, albo białe, albo czerwone. To jest taka tradycja, że. Znaczy, no, na Krecie oczywiście piją raki, to normalne, nie? Ale tak normalnie to raczej wino pijemy. Na jakichś ślubach byłam, czy były to śluby kościelne czy cywilne, właśnie wszędzie były tylko wino. A powiedz, Sylwia, w ogóle, jak wy tego, co Polacy jedzą w Grecji? Ja ci Najczęściej powiem tak. turyści, jak przyjeżdżają, to co jedzą w Grecji, polscy turyści? Ja ci powiem o moich koleżankach. Ja na przykład mam koleżankę, która mieszka w Grecji już jakieś około też 15 lat. Ma męża Greka i ona nie umie się przemóc do greckich potraw. Ona na przykład nie je baraniny, nie je kozy, nie je owoców morza, nie je fety. Ja mówimy do niej, co ty jesz, dziewczyno, no masz naprawdę problem. Ja ci powiem, jeśli chodzi o Polaków, to ja na przykład powiem ci o mnie, ja też nie lubię ani kozy, ani barana, ani kokorecji. Kokorecy to są podrobne baranie, zawijane we flaku barana. Oni to jedzą na paschę. Tutaj cała pascha jest właśnie kozy, barany i tak dalej. To się bardzo dużo tego je. W ogóle na święta Bożego Narodzenia też Grecy jedzą barany. U mnie właśnie nie ma baraniny. Na szczęście mój Kostas też nie lubi baraniny. On w ogóle ma taką manię, że on nie lubi żadnego mięsa, które ma kości. A co do turystów, to ja wiem, że z mojego vloga, że bardzo lubią owoce morza, czyli wszelkiego rodzaju kałamarnice, ośmiornice, krewetki i tak dalej. To w ogóle z tego co mi mówią ludzie, właśnie to bardzo uwielbiają. Oczywiście musaka to jest hit. Musaka jest przepyszna. Wszyscy lubią te właśnie szpanakopita. Szpanakopita to jest ciasto ze szpinakiem i z fetą. Jest również niesamowicie dobre. Właśnie suflaki to jest hit Polaków. Nie znam Polaka, który nie lubiłby suflaków. Nie znam. Wiesz, co to jest suflak? To jest takie Nie wiem. ciasto, to jest taki rożek. I w nim jest posiekane mięso, frytki, sałatka i jest w cacykach albo w sosie. I to jest w sumie bardzo tanie. Znaczy teraz to już jest po 3 euro. Jak ja tu przyjeżdżam, przyjechałam, to było po 1 euro i to jest pyszne. Ja tu się tym objadam, ale to jest troszkę kaloryczne, to jakieś 400 kalorii ma, ale nie znam Polaka, który nie lubiłby suflaków. Nie znam. Wszyscy A jedzą. Sylwia, a Grecy co najczęściej jedzą? Właśnie też suflaki. To w ogóle te suflaki to jest w ogóle śmiech na sali w Grecji, bo właśnie oni są tak głupi za tymi suflakami, że jak zrobił się kryzys i ceny nam podnoszą, no to najbardziej za co krzyczeli, to podniosły się ceny suflaków. Co my zrobimy? Suflaki, suflaki. Także ci Grecy właśnie mają hopla na punkcie tych suflaków. Oczywiście no, i oni właśnie jedzą te baraniny, kozy i tak dalej. Oni to jedzą, Grecy to uwielbiają jak najbardziej.
No, chyba, że ktoś jest takim Grekiem jak mój Grek, no to on tego właśnie nie za bardzo lubi. Jak na przykład idziesz na jakieś chrzciny, na jakieś święto i tak dalej do greckiego domu, no to właśnie bardzo często jest baranina, bardzo często. A jak takie greckie imieniny wyglądają? Wiesz co, jest takie święto Konstantynów i Eleni. Gdzie właśnie Eleni i Konstantinos mają imieniny, i wtedy my mówimy, że w każdym greckim domu jest święto. Bo na przykład u mnie to samo, mam męża Konstantino, a moja teściowa się nazywa Eleni, co nie? I wtedy, jak po prostu jak idziesz ulicą, no po prostu każdemu składać życzenia, bo to jest tak, że na przykład jeśli mam znajomego, który ma żonę Eleni albo brata Konstantino, to i dla niego też mówię życzenia, nasze dzieci, znaczy, żeby ci długo żyła, nie? Czy długo żył, tak mówimy. I do niego też mówimy chronia pola, to jest takie 100 lat, wszystkiego najlepszego, takie bardzo uniwersalne życzenia w Grecji. Wtedy na przykład, jak idziesz ulicą, idziesz nawet do jakiegoś supermarketu czy coś, jest bardzo możliwe, że ktoś ci tym słodyczem poczęstuje, bo zawsze gdzieś tam jest jakiś Konstantino, sobie jakaś Eleni, która właśnie częstuje z okazji imienin tymi swoimi no, ciastkami, nie? No także są takie imieniny, gdzie po prostu wszyscy jemy słodycze, jak jedzą. A wróćmy do twojej Sylwia, do twojego małżeństwa. Jak u was kuchnia w domu wygląda? Czy królują polskie dania na waszym stole? Wiesz co, u nas przekonałam do mojego męża do Wigilii. Także my święta Bożego Narodzenia mamy zupełnie po polsku. Tylko słodycze mamy greckie. Tylko słodycze mamy greckie, bo mi się nie chce piec. Także czasami kupujemy z polskiego sklepu, czasami kupujemy coś. Najlepsze było, jak mój mąż odkrył makowiec. Byliśmy w polskim sklepie i mówi, a co to jest to czarne? Ja mówię, nie wiedziałem, jak mu to wytłumaczyć. Ja mówię, to jest to, z czego się robi narkotyki. Narkotyki? Mówi do mnie, mówi, no to ja to muszę spróbować. Ja mówię, no jesteś niepoważny. Ja mówię, no przecież nie ma nic takiego, to jest normalne słodkie ciasto. No i on właśnie wszystkim tym swoim kolegom, Grekom powiedział, wiesz, Polacy to na Boże Narodzenie to robią ciasto narkotykowe. A powiedz, jak w taki zwykły dzień, jakie Taki jecie zwykły dania? dzień, ja ci powiem tak, gotuję i po polsku, i po grecku. Co robię z kuchni polskiej? Robię na przykład kaszę z gularzem, co mój mąż też się nauczył i bardzo lubi. Później bigos bardzo lubi. Z takich greckich dań, na przykład my mamy te karminadle, nasze mielone kotlety. W Grecji to są ciuciukakia, albo oni na to mówią jeszcze ciuciukakia, to są takie kotlety mielone, też takie podłużne, ale one są zwykle w sosie pomidorowym. To się troszeczkę inaczej robi, no ale sens jest ten sam. Więc jak robię bifteki czy dżukakia, to robię właśnie w stylu greckim, ale generalnie to jest bardzo podobne danie. Także bardzo dużo korzystamy z tej kuchni śródziemnomorskiej. Oczywiście owoce morza muszą być w każdy piątek, właśnie owoce morza raczej robię. Robię albo krewetki z makaronem, albo smażone kałamarnice. A powiedz, czy Polacy i Grecy różnią się dużo od ciebie? Ja ci powiem tak, Grecy bardzo lubią Polaków, Polacy bardzo lubią Greków. Oczywiście myślę, że Polacy są bardziej smutniejsi od Greków. Grecy są bardziej tacy pogodni i są bardziej otwarci. Polacy są bardziej tacy zamknięci i jesteśmy bardziej takim smutnym narodem, bym powiedziała. No, Grekom to trochę A z lepiej. czego to wynika? Wiesz co, myślę, że mi się wydaje, że z powodu słońca. Ateny są najbardziej słoneczną stolicą Europy. Mamy średnio 255 dni słońca w roku, czyli mam bardzo mało takich dni, gdzie nie ma tego słońca. Także klimat bardzo temu służy, mi się wydaje, bo mimo wszystko, wiesz, no, mamy kryzys, nie mamy naprawdę konkretny kryzys i to już parę lat. Tak, u nas już też jest, zaczyna się kryzys.
No, ja też właśnie słyszałam. A powiedz, co Polacy i Grecy mają ze sobą wspólnego? Lubią blondynki. Co na pewno mają dużo wspólnych cech. Generalnie nie przychodzi mi żadna taka cecha wspólna do głowy. Marudzenie. Tak, Grecy to marudy. Polacy też. No właśnie, marudzenie. A wróćmy do kuchni greckiej. Czym się różni kuchnia grecka od polskiej? Wiesz co, nie jest taka tłusta. Oni mają właśnie bardzo dużo warzyw, bardzo dużo owoców, dlatego no, że jest to ich generalnie cały rok. A też Sylwia, powiedz, a co jak Polacy przyjadą do Grecji, to co zwiedzają najczęściej? Wiesz co, zależy. Jeśli jadą na wyspę, to najczęściej siedzą na plaży. Nie zwiedzają. Na przykład, widzisz, mam znajomych, którzy mówią do mnie coś takiego, że poleć nam hotel, ale my byśmy chcieli, żeby ten hotel był full exclusive. No, mówię dla nich, czemu chodzi ci o full exclusive? Gdzieś można się bardzo fajnie urządzić w takim normalnym hotelu, gdzie chcesz iść na ten swój obiad czy kolację, to sobie idziesz. Nie, prawda? On mówi, nie, bo ja nie chcę tam chodzić, ja nie chcę tam szukać, nie jest za bardzo z moim angielskim w porządku. Ja właśnie taki bardziej się boją, mi się wydaje, w ten sposób. I dlatego właśnie wolą, kiedy jest full exclusive, siedzą sobie w swoim hotelu, nie muszą nigdzie wychodzić, pójdą najlepiej, żeby było przy hotelu plaża, wyjść sobie na plażę, przyjść sobie z powrotem do pokoju. Bardziej taki relaksacyjny, bym powiedziała, system wypoczynku mają Polacy. A I chciałabym. bardzo dużo teraz Polaków, ci powiem, że tak na wyspach, jak jeszcze to słyszę. A chciałabyś wrócić do Polski? Ja ci powiem, raczej nie. Raczej nie. Po pierwsze, ja chyba bym się już nie przyzwyczaiła do klimatu. Byłoby mi bardzo ciężko się przyzwyczaić do klimatu. Bardzo ciężko było się przyzwyczaić do jedzenia, też mi się wydaje. No chociaż, wiesz, jedzenie to można zawsze ściągnąć sobie coś, wymyślić, coś zrobić, ale na przykład widzisz fety, w Polsce nie ma takiej jak tutaj. Nie ma, moja od kuzynki córki przyjechały do mnie, nie? I ja mówię właśnie, że zrobię wam sałatkę z fetą. Nie, sałatkę z fetą, mówią do mnie, no nic, feta jest niedobra, nie? Ja mówię, zobacz, nie? Czy ten z oliwą, z rygani, tak, oregano. Mówię, to mówię, jest pyszne. No i naprawdę bardzo mi posmakowała właśnie feta tutaj. Powiedziały mi dziewczyny, że właśnie w Polsce nie ma takiej fety. Jak tutaj grecka, to jest beczkowa feta, wiesz? Kupuje się taką świeżą z beczki od razu i ta feta naprawdę jest naprawdę bardzo pyszna. A co byś chciała powiedzieć, Sylwia, na koniec? No ja bym życzyła Polakom, żeby nie byli w takiej strasznej sytuacji jak Grecy, żeby jakoś to właśnie poszło, nie, bo tak właśnie wiem, że ty też słuchasz Krzysia Tora, ja też słucham Krzysia Tora i tak właśnie jak tak czasami słucham, co się dzieje w Polsce, to aż mi Byłaś normalnie u się... niego, występowałaś u Atora No, na kanale. Stąd Krzysia. cię znalazłam. No. Tak też myślałam. I w każdym bądź razie tak bym powiedziała Polakom, żeby właśnie, no żeby jakoś to było, żeby właśnie nie skończyła Polska tak jak Grecja przede wszystkim. No i druga sprawa, no życzę cudownych wakacji. Jeśli pojedziecie na wakacje do Grecji, naprawdę będziecie się bardzo dobrze bawić. Jest pyszna kuchnia, jest cały czas słońce, ludzie są wspaniali. Ja bardzo lubię Greków. Grecy są pogodni, są otwarci, są bardzo gościnni. Także przyjeżdżając na wakacje do Grecji, naprawdę nie pożałujecie. A co, jakbym pojechała na wakacje do Grecji, co byś mi proponowała zwiedzić? W zależności od tego, czy ty co lubisz, właśnie bardziej takie historyczne miejsca, lubisz bardziej plażować, czy Historyczne. historyczne, no to Kretę. Na Krecie jest bardzo dużo takich archeologicznych budowli. Kreta jest co zwiedzać na Krecie.
ewentualnie jeszcze Nafplio. Nafplio to jest pierwsza nowożytna, to była pierwsza nowożytna stolica Grecji. Jest tam bardzo dużo takich pozostałości po Wenecjanach. Bardzo ładne, jest takie naprawdę w pięknym stylu. No i oczywiście Korfu. Na Korfu też możesz bardzo dużo zwiedzić. Jest tam ten pałac tej Sisi, cesarzowej. No tam są te dwie wieże, które też zostawili Wenecjanie. Jest właśnie dużo wpływów weneckich, francuskich. Tam też byś miała co pozwiedzać. I tam i Korfu na dodatek ma jeszcze piękne plaże, bo to jest Morze Jońskie. Morze Jońskie naprawdę jest cudowne. A powiedz jeszcze na koniec, powiedz, jak wyglądają u Was dzisiaj restrykcje? Są jakieś restrykcje? W tej chwili nie ma, dlatego że wiesz, no Grecja jakby nie było, że jest turystyki. Tu jest bardzo mały przemysł, tutaj tego przemysłu w zasadzie nie ma. Oni tam, co oni tam produkują, takie zwykłe pralki, nic więcej. Więc oni teraz przez ten COVID, gdzie te 2 lata były te restrykcje, te covidowe paszporty i tak dalej, trzeba było przejść tą kwarantannę. I to jest ten pierwszy rok, gdzie właśnie nie ma. I dlatego, że oni właśnie chcą zarobić w końcu, no bo no jest sytuacja tragiczna. No i myślę, że w tym roku to zarobili i to nieźle zarobili. Przyjechało bardzo dużo turystów. No i właśnie nie obowiązują maseczki nigdzie. Chyba tylko w szpitalach, w jakichś To tak jak ośrodkach. u nas, No. A tak jak na normalnie do razie. sklepu chodzisz bez maseczki, po ulicy chodzisz bez maseczki, ale jeśli chodzi o zakażenia COVID-em, no to jesteśmy pierwsi w Europie, nie? Jest fatalnie. Ale ci powiem, że byłam teraz na wakacjach. Byłam i na Lefkadzie, na wyspie, a później pojechaliśmy do Pargi, do miasta. Tam było naprawdę mnóstwo ludzi, mnóstwo, mnóstwo, mnóstwo ludzi. No jakoś dzięki Bogu, żeśmy się nie zarazili jeszcze. A przymierzają się znowu do jakichś restrykcji? Ja sądzę, że od września na pewno, na pewno. Od października, jak się tylko skończy sezon turystyczny, zacznie się od nowa. A jak u Was wygląda ze szczepieniami? Przymuszają do szczepień? Przymuszają, starają się, oczywiście wszędzie się trąbi, że tak, że czy musisz się zaszczepić, musisz się zaszczepić. W zeszłym roku pamiętam, że właśnie młodzi ludzie nie chcieli się szczepić, to im powiedzieli, że ktoś za szczepy dostanie 200 euro, które będzie mógł gdzieś w hotelu czy w hotelowej restauracji no taki dodatek do wakacji, 200 euro mógł dostać. Nawet bym za 200 euro i żaden dodatek się nie zaszczepiła. To myśmy się zaszczepili. Ale ci powiem, że tak, wiesz co mnie zdenerwowało, to było tak, zaszczepiłaś się jeden raz, to mówią ci, no zaszczep się drugi raz, zaszczepiłaś się drugi raz, to ci mówią, zaszczep się trzeci raz, zaszczepiłaś się trzeci raz, to powiedzieli, że najlepiej, żeby być tylko 2 razy szczepionym albo 4 razy, że ten trzeci raz to jest najgorszy i że on najmniej robi ci tej ochrony. Więc najlepiej to się, jeśli chcesz mieć pełną ochronę, to się zaszczep czwarty raz. I ja mu powiedziałam, że dobra, ja mówię, już koniec. Już koniec, powiedzą mi, za czwartym razem powiedzą mi, no ten nie, jak się nie zaszczepisz piąty raz, to na pewno umrzesz, to musisz się zaszczepić jeszcze ten piąty. A później po piątym razie ci powiedzą, no to teraz to już na pewno umrzesz, jeśli się szósty raz nie zaszczepisz. W ogóle wydaje mi się, że to jest po prostu innego gościenka. Sylwia, nic, dziękuję Ci, że chciałaś wystąpić na moim kanale i pozdrawiam. Cała przyjemność po mojej stronie, Gubiś.